Kosicki, witaj, zapraszam na film. Wrocław Świebocki, stacja i dworzec kolejowy w ścisłym centrum Wrocławia przy placu Orlen Lwowski na przedmieściu Świdnickim, 800 metrów od rynku, 1,5 km od stacji Wrocław Główny. Najstarszy z trzech zachowanych do dziś z infrastrukturą, czyli torowiska, perony i rozjazdy pasażerskich dworców kolejowych we Wrocławiu. Jednak od 1991 roku został wyłączony z eksploatacji kolei. W jego budynkach znajduje się dziś teatr, firmy handlowo-usługowe, jak i kolejkowo. Planowane jest ponowne uruchomienie kursów pociągów, jednak dopiero w trzeciej dekadzie XXI wieku, co zapowiadają już dzisiejsze gazety. M.in. Gazeta Wrocławska. Tutaj jeździć pociągi między innymi do Wołowa, Głogowa oraz Szczecin. A więc każdy weekend te perony, dworce i te tory kolejowe zapełniają się od różnych targowisk. Mięsa, różnego rodzaju ubrania, kwiaty, wszystko do wyboru, do koloru, naprawdę. I to nawet nie drogie. Także niestety dzisiaj mieliśmy pecha, bo to jest jakiś jeden straganiczek. Nic innego tutaj się nie ma. Może to też związane jest dlatego, że paręnaście metrów dalej jest para do równości. In my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. Mam nadzieję, że jakoś mnie widać. Może się trochę schylę. Podsumowując, jesteśmy na dworcu Świebockim, na rozjazdach na Zgorzelec, który jest nadal
czynny. To są jedyne czynne tory tutaj dla pociągów towarowych, które jeżdżą tutaj bardzo rzadko, ale jednak jeżdżą, nie to co pociągi pasażerskie. Na tych torach normalnie są targowiska praktycznie w każdy weekend, no oprócz soboty, może to tylko w niedzielę są te niehandlowe, czy tam handlowe, żeby było więcej ludzi. No i po prostu zachęcam do odwiedzenia Dworca Świebockiego, bo bardzo pięknie on się prezentuje z zewnątrz, jak i wewnątrz. Natomiast perony odstraszają, ale to niedługo ma już się podobno zmienić. Zobaczymy po wyborach, które już są za 2 tygodnie. Także mam nadzieję, że kiedyś pojedziemy po tych torach, przynajmniej do Wołowa. A dalej to się zobaczy, czy coś w ogóle po tych torach pojedzie. Jak widać z tamtych torów. Oczywiście przywrócenie pociągów na Dworzec Świebocki łączy się z różnymi konfliktami, jak na przykład między spółką PKP Intercity, PKP SA i tych ludzi, którzy tutaj targują, no przecież oni będą musieli się stąd wynieść, żeby nie wpaść pod pociąg, oczywiście, z tymi swoimi manerami, bo raczej nie zrobią takiej sytuacji jak w Chinach czy gdzieś, że pociąg jedzie przez targowisko. Wtedy te wszystkie stragany się otwierają, pociąg jedzie. Mam nadzieję, że tego tutaj nie zrobią. Bo wtedy pociągi w ogóle będą jeździć 10 na godzinę albo 5 i z tego nic nie wyjdzie. Kiedyś jeździły tutaj parowozy i to była straszna, fajna rzecz. A teraz to tylko w Olsztynie jeżdżą parowozy. We Wrocławiu też czasem, ale to jak tutaj jakieś święto. No. Za tydzień będzie, jak już wspominałem, będzie pielgrzymka do Trzebnicy, na którą się wybieram, tylko jeśli będzie ładna pogoda, będę coś nagrywać. No i mam nadzieję, że wpadniecie. Zapraszam serdecznie i dziękuję za obejrzenie części pierwszej i drugiej odcinka trzeciego z serii Spotkamy się we Wrocławiu. Ja z Państwem się żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku na kanale Piotr Kosicki. Yeah. Na tych torach normalnie... Rzucamy ścianą okrąg, biegniemy w siebie przed tył. Jutro wymyśli na... Nie wiem, coś tu się dzieje. Jakaś furgonetka jeździ, tam gdzieś jakaś policja, coś się dzieje w ogóle. Był. Nic nieznaczące to coś i najważniejsze to nic. Widziałem dzisiaj twój głos. Nie ma nikogo jak ty. Dlatego zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, tylko ciągnie mnie w dół. Zostań, poukładaj mi sny. Jeden z nich na pewno to my. Zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, nie chcę się dzielić na pół. Zostań, poukładaj mi łzy. Jedna z nich na pewno to ty. Każdy dzień przypomina mi to. Jesteś pośrodku mej głowy jak echo. Pogubiliśmy gdzieś kod, potem pomyliliśmy peron. I biegnę do ciebie, jak sprawne wojsko pokonuje próg. Gapię się w gwiazdy.